mówią, że pies to też człowiek i swoje prawa ma. No ma. Ale ja nie jestem pies i chcę mieć prawa takie, jakie ja mam mieć, a nie jakie pies ma mieć. Nie tak dawno, w zeszłym tygodniu, kilkakrotnie właziłem wieczorem na trawniku w minę poślizgową, taką właśnie przez psa postawioną. No. I raz całkiem przypadkiem, co mi tak w samochodzie śmierdzi, cuchnie, cholera. Ktoś się tutaj sfajdał mi w samochodzie, czy co? Kapnąłem się po chwili. Pewnie mam gdzieś but utytłany w tym psiem gównie. Wylazłem z samochodu, popatrzyłem lewą nogę, nie, prawa noga, no jasne, jest, jest źródło smrodu. No i co ja miałem zrobić? No, wyczyściłem, wytarłem nogę o trawę, no tam resztki trawy, wiesz, jaka jest w tym roku, jaka w tym roku jest zima. No, śniegu nie ma, trawy też już nie ma, bo to jest pora zimowa. Jakoś tam wyczyściłem o mokrą trawę, tam gdzieś jakaś resztka śniegu było też. Ale śmierdziało mi to, no. Następnego dnia wziąłem wiadro z wodą, dużą szmatę, rękawiczki gumowe. No i dalej ten samochód tam w środku pucować. No, wymyłem, wypucowałem go. Ale dwa dni później to samo, coś mi śmierdzi. No, kurde, no. Będę chyba do tych piórów strzelał tutaj pod, wokół bloku mojego. Z tym, że chyba nie do psów, bo cóż pies winien, no pies, wiesz, no pies jak pies, nie? Ale do właścicieli. Chociaż w moim bloku mieszka taka miła pani, no mniej więcej w moim wieku, już nie młoda. Dawno, dawno było to, jak była młoda. Ale bardzo miła, bardzo miła. Ta pani ma chyba ze 4 psiury. Zauważyłem już kilka razy, że ta pani Teresa chyba, nie znam jej tak blisko, znamy się z widzenia, ale mało o niej wiem. Właściwie nic o niej nie wiem. Pani Teresa, zauważyłem jeszcze latem, jak były dni trochę dłuższe, kiedy było więcej widać, bo dłuższy dzień. Po tych swoich psiurach zbierała te kubska, wiesz, w trawę, nie wiem, co tam, papier jakiś i do woreczka foliowego zabierała ze sobą. Ale to jedna pani. Tam, gdzie mieszka moja siostra na Astronautów w Kielcach, na zadupiu szkoły handlowej, handlówki, tam jest taka druga pani, która ma 2 psy z kolei i też po tych psiurach swoich sprząta. Okej, okay, tak powinno być i to jest podejście, no, prawidłowe. Do nich bym przecież nie strzelał. Ale dzisiaj, tam stojąc na tej uliczce, tak patrzyłem bezwiednie, bez sensu przed siebie, patrzę na tabliczce, pisze zakaz wprowadzania psów. Normalne, tak jak tu na zdjęciu widzisz. Jest to szkoła, to jest boisko szkolne i no nie dzieci, młodzież chce tam mieć warunki takie, jak to na boisku szkolnym. Tak jak w tej starej piosence, bo boiska są od grania, a ustępy są od srania. I nie ma, że można zamienić te ubikacje i boisko. No ale wiesz, tabliczka tabliczką. Patrzę, a tu taki jakiś młody szczylik, nie wiem, około 20, nie wiem, 20, 18, 19 lat z takim piórem i tu mieszka w tym bloku za mną, z tej klatki wylazł, bo słyszałem, jak tam się otwiera drzwi, jak ten pies popędził. Odpiął mu smycz, piec hyc po schodkach na boisko. Miałem się tam, mówię, spytać się, czy umie czytać, ale myślę sobie, słuchaj, nie moja ulica, nie moje boisko, nie mój interes. Niech tam cieć pilnuje, niech on sobie kupi nie wiem co. CKM, kałacha, niech on strzela. On tu ma pilnować, żeby było czysto. Tak, tak. Więc widzisz, pies, jak człowiek ma swoje prawa, ale człowiek nie ma praw jak pies. Ty, no zobacz, no znowu mi coś śmierdzi w samochodzie. Chyba znowu wlazły w minę poślizgową.